Witam. Dzisiaj chciałbym pokazać, jak w prosty i tani sposób można odpowietrzyć układ ogrzewania płaszczyznowego, czyli podłogowego. Tutaj ja wykorzystałem taką zwykłą pompę zanurzeniową. Bardzo tania, jako 100 paru złotych, 110-120 zł. Przyłączony jest tu oczywiście wąż. A wąż jeden tutaj podłączamy pod zasilanie. Czyli tu, od spodu, od dołu, żeby mogło się odpowietrzyć. Natomiast tutaj na górze drugi wąż podłączamy tutaj pod odpływ, tak jakby, czyli tutaj generalnie zasilanie, czyli na odwrót niż powinno być, ponieważ dolny element listwy jest zasilany przy odpowietrzaniu, natomiast górny jest odpływ. Żeby dobrze to odpowietrzyć, to należałoby na początek, nie pokazuję tego wcześniej, bo nie miałem za bardzo nawet czasu na to, żeby robić bardzo krótko. Krótkie filmy robię, bo nawet nie mam czasu na to, żeby się zajmować. Ale tak poglądowo zamykamy wszystkie zawory, które dochodzą do listwy. Zamknięte są, muszą być zaworki, oczywiście tutaj odpływ. No i kolejno trzeba będzie podłączyć pompę. Ja używam takiego zwykłego wiadra. Tutaj mam, co prawda, może odbiegł od tematu, bo patrzę, ile kondensatu idzie. Patrzę, jaka sprawność jest pieca. Mierzę na 24 godziny, ile tutaj gazu zużyje i ile wytworzy wody. To tym wiadomo mniej więcej, jaka jest sprawność pieca. Ale ta sprawność w tej chwili może nie jest taka stuprocentowa, dlatego że jak sobie zobaczycie, tu mam strasznie niskie temperatury podłogi, 18,1 to jest podłoga w łazience, 16,8 to jest tak jakby salon, kuchnia i brzegowa strefa 17,5, a tutaj gdzie stoję jest 18,6. To jeszcze tak na razie jest wszystko w powietrzu. Czujnika Frizo jest mniej więcej już tak jak ma być i mniej więcej będzie, oczywiście to wszystko zaszpachlowane, bo nie lubię kabli na wierzchu, wygląda to strasznie. W każdym bądź razie, jeśli chodzi o to odpowietrzanie układu, podłączamy pompę zanurzeniową. Tutaj używam takiego środka, warto pamiętać o inhibitorze, żeby dodać do tego wiadra. Zanurzamy pompę, włączamy, no i otwieramy pierwszą sekcję. Obojętnie, czy krótka, czy długa, jest to obojętne, aby od której trzeba tak zacząć. I odpowietrzamy, czekamy, aż powietrze wypchnie, woda wypchnie powietrze, przestanie bąbelkować, czekamy jeszcze chwilę, żeby tam parę minut, żeby dobrze się odpowietrzyło. Zamykamy ten zawór, przechodzimy do drugiej sekcji i trzeciej. Akurat ja mam tylko trzy sekcje, bo to jest tutaj część mieszkania. Druga będzie później uruchamiana, ale to jest druga szafka, która będzie jeszcze w przyszłości uruchamiana. To się ostrości nie chcę łapać. W każdym bądź razie mniej więcej tak to wygląda. Dosyć tania metoda. No i co warto pamiętać, że listwy, które kupujemy, one czasami długo leżą w sklepach i te zawory często się przyklejają. Jeżeli były przymknięte, to miałem problem z odpowietrzeniem. Musiałem wszystkie te a la termostaty, zawory, w zasadzie to zawory, odkręcić, poruszyć i dopiero wkręcić, dopiero później mi to się na szczęście odpowietrzyło. Natomiast jak będziecie mieli problem z jakąkolwiek zaworem, to może się okazać, że trzeba będzie wodę wypuszczać, bo załóżmy pierwszy pójdzie, a tam trzeci, czwarty powiedzmy nie, no to wtedy jest problem. Lepiej od razu zawory odkręcić, sprawdzić, czy one chodzą, żeby się przypadkiem grzybek nie przykleiło. Nawet można tam posmarować takim tą pastą, którą używamy do montażu PCW, czyli kanalizacji. To jest na teflonie i dosyć dobrze to spełnia swoje zadanie. Tych wiader, jeśli chodzi o, to chyba 15-litrowe, z tego co pamiętam, to do tej mojej instalacji mniejszej weszło gdzieś chyba ze 3 wiadra, może 4. Poczytam na górze, później jeszcze jest kaloryfery, ale odpowietrzanie samego tutaj podłogówki to chyba ze 3 wiadra mi weszły. No i co, później jak już się odpowietrzy podłogówkę, to trzeba ten inhibitor, znaczy tak, inhibitor to wlewam do pierwszego wiadra. Później dolewam wody, znowu pompuję odpowietrzem i tak na okrągło, tak żeby cały, praktycznie cały inhibitor, można powiedzieć, został
wlane do instalacji, a później to już tylko odpowietrzałem grzejniki, czyli to, co zostało w tej wiadrze, z tym częścią tam ich bitora, bo na pewno tam trochę zostało, to otworzyłem zawory, te główne, czyli zasilający i powrót, i po prostu wpompowałem z powrotem do instalacji. No i oczywiście tutaj te zawory były zamknięte, żeby się tam powietrze nie dostało z powrotem do podłogówki. To są zamknięte, ale tłoczyłem tą resztkę płynu z wodą do instalacji centralnego ogrzewania. Później napełniam instalację centralnego ogrzewania, tutaj zamykam, żeby tak na wszelką okoliczność. No i niestety później odpowietrzanie to jest dosyć brudna robota, bo to będzie pewnie trwało tygodnie nawet czasami, bo to powietrze zawsze gdzieś tam się znajdzie i niestety trzeba będzie go odpowietrzyć. No tutaj instalacja, to już pokazywałem w wcześniejszych filmach, używany pieca, polskiego pieca Termet Silver, chyba do 120 czy 140 metrów kwadratowych można tutaj ogrzewać. Tutaj jest ten sterownik, to jest fajna rzecz. 22 zasilanie, wyliczona 23, niestety chodzi w tej chwili na minimum, dlatego że jeszcze tutaj nie mieszkamy, jak sobie zobaczycie, to jeszcze jest sporo tutaj do zrobienia. W zasadzie zostały gipsy, no i podłoga, no i łazienkę, drzwi. A drzwi tutaj wejściowe, to zamontowane, to coś fajne kupiłem, podobają mi się takie drzwi. No i drugie drzwi będą w drugim pomieszczeniu. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o te sterowania, to wykorzystałem wszystkie czujniki, jakie są, czyli zasilanie, powrót, czujnik zewnętrzny, pogodowy tak zwany. No i mam teraz zamiar jeszcze teraz podłączyć w tej chwili do pieca, a do pieca też ma swoją pogodówkę. Też jest czujnik pogodowy. No i jeszcze chcę zainstalować taki sterownik Salus. Tutaj on leży, żeby jeszcze sterować piecem w razie, gdyby było większe oszczędności. W tej chwili tutaj mamy 14 stopni, trochę wychłodzone, dlatego że cały czas tu pracuję, trochę elektryki robiłem, jeszcze ogarniałem. No i wtedy te czujniki będą wszystkie grały, no to w zasadzie będzie można już w pełni sterować tym całym piecem, może być cała automatyka. Nie trzeba niczym się martwić, tylko sprawdzać od czasu do czasu ciśnienie na manometrze, żeby nie było za małe. A sam się wyłączy w lato, sam się włączy na jesień. Od czasu ma tak zwane te wybiegi sezonowe, inaczej mówiąc uruchamiane pompę, przynajmniej pompa w tym zestawie Frizo, który po prostu musi od czasu do czasu komputer włącza, żeby po prostu się nie zastała. No a piec wiadomo, że w ciągu lata używa się ciepłą wodę, to zawsze ta pompa wchodzi, a podejrzewam, że pewnie też ma jakiś algorytm przez informatyków zrobiony, żeby też od czasu do czasu, jak długo nie używana, żeby też po prostu popracowała. No to chyba na razie tyle. Jeśli chodzi o te odpowietrzania, sposób dosyć tani, prosty, no i skuteczny. Tak patrzyłem na Allegro, te ceny pomp, myślałem, żeby kupić, ale to przy takim układzie domu raczej robimy remonty w blokach i takich domach, gdzie generalnie rzecz biorąc głównie są niestety ogrzewania, ale tylko elektryczne, czyli inaczej mówię, na te maty, no i tyle. Natomiast jeśli chodzi o podłogówki, to sobie robię raczej w większych obiektach, domach takich prywatnych, wielkich, których raczej nie robimy, bo firma jest dosyć mała i nie ogarnęlibyśmy wielkich robót. No to chyba wszystko. To na razie. Dzięki.